Cześć, cześć, witajcie w następnym odcinku z Majgera. Dzisiaj zaczniemy sobie robić czada. Jak widzicie, tam stoi kolejny bard. To jest akurat mój prywatny, którego sobie... I tak, mamy drugi silnik. Tutaj widzicie pierwszy, drugi. Pierwszy sobie rozbierzemy całego barda. Jest czada. Nie wydaje się. Fajny stan. Zbany, ale problem pojawia się z tyłu. Z tyłu do wymiany. Nie jestem pewien. Będę musiał kupić bagażnik teraz. Do przymiarki, a więc... Body... Chad. Muszę kupić... Tylny... Tylny bagażnik. W sensie bagażnik. Bo muszę wiedzieć, czy tył nie jest uszkodzony. W sensie tylne błotniki. No, widać. O ile ten prawy, prawy nie jest. Prawy jest git. To ile lewy, zobaczcie jak to odchodzi. Mam tu niby zestaw każdego mechanika, młotek, szpachelkę. Młotkiem tego nie mogę. Szpachelkę gdzieś zgubiłem, idę kupić nową. Może się udać. Nikt tego nie... Powiem, że się nie uda, nie? A? Szpachla nachodzi. Są błotniki odratowane tego. Aha. Dobra, w miarę tam w pachelku. I teraz tak, umyjemy sobie go. Jak widzicie, on został przywieziony. Więc jest trochę troszeczkę brudny. Ojej, ja nie wiem, czy ja tego balansu po prostu nie wymienię. A właśnie, jej. Kolor albo będzie oryginalny, albo trochę ciemniejszy, bo... Ojej, fajny ten kolor, to taki... Bartowski się nie wydaje. Znaczy czadowski. A samochód jest... robiony z kilku względów. Który się niedługo dowiecie. To jest taki odcinek zapoznawczy. Oj, oj, oj. No jak widzicie, ten fajny przód. Przód jest trochę brudzawiały. Przód do wymiany. Czy firewall jest do wymiany? Bo to ważne pytanie. Firewall też, no to praktycznie pół samochodu do wymiany. A tam nieważne. O, tutaj gdzieś jest szpachla nałożona. No i w dzisiejszym odcinku sobie go przeszlifujemy z tego wszystkiego, z tej całej rodzy. Ale pierw sobie go rozbierzemy. I powiem wam, co jest do wymiany, a co nie. Silniki oba musimy rozebrać. Na dworze pracujemy, bo ja go nie wprowadzę. Nie da rady. Nie ma szans, już próbowałem. Może jak stanie na koła, to będzie jakaś szansa, żeby go wprowadzić.
No, wątpię. Ale tak. Jeszcze co chcę z tą szpachelką sprawdzić, więc mi się jedna rzecz nie zgadza w tym samochodzie. Gdzie ten dach, czy on jest gdzieś uwalnięty gdzieś. O, właśnie chodzi mi o takie rogi najlepiej jakby. O, rogi, zobaczcie. Jest zakrzywienie zagłownika. Tak. Też. Zatem mogę się coś pochylować. Dobra. Więc co? Szyby. Do szyby. Rajtul. Niedługo mam zamiar wprowadzić taką serię instruktażową do tej gry. Czyli wam pokażę po prostu, jak grać w tą grę. Dobra. Segregacja. Tutaj będę wszystko rzucać. A co to, to się wszystko wala, słuchajcie. Powiem. Zobaczcie, jak pięknie. Będzie z niego jeszcze coś. Z tego czada to ja nie wiem, może coś wyskubałem, może nie. Klucz. Zaczniemy od najbardziej tragicznej rzeczy w tym samochodzie. Którym jest niewątpliwie przód. Czy maska jest w dobrym stanie, ale chodzi mi bardziej o ten walans. Zobacz, strzeżek nie jest. Strzeżek jest dobry, tylko tablica. Dobra, ja będę to wszystko tu odkładał, jednak też się będę tam spłynął. Maska. Maska jest jednym z ważniejszych, bo ona nam odkrywa teoretycznie cały silnik. Silnik nie jest w dobrym stanie, okej? Okay? W sumie nic w tym aucie nie jest w dobrym stanie, w tym jest problem. O, ma boczek drzwi. Wow. Ale to potem sobie rozbierzemy. Okej. Bagażnik. Bagażnik to jest mała sztuka. Zamiast ogłoszenia go. W tym samochodzie nie ma zostać ani jednego elementu, który jest rozkręcalny. Ja super, poza odcinkiem to muszę posegregować, bo to tak nie ma sensu na odcinku tego segregować. Nie chcę zanudzać się czymś, co jest najtrudniejszym etapem. Kogo by to interesowało?
profesory się wydają dobre. I takie pewnie są. Halo. O nie. Co tam jeszcze zostało? Okej, cały silnik. Silnik sobie rozbiorę jednak poza odcinkiem. To też w sumie jest zanudzające na śmierć. Cały silnik rozmontowuję.